Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd jego twarzy się odmienił, a jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli jego chwałę i obydwu mężów stojących przy nim. Gdy oni odchodzili od niego, Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich. Zlękli się, gdy weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie. W chwili, gdy odezwał się ten głos, Jezus znalazł się sam. A oni zachowywali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie oznajmili o tym, co widzieli. Góra Tabor wypiętrza się niemal na 600 metrów ponad poziom Morza Śródziemnego. Dzisiaj na jej szczycie stoi franciszkański kościół, wybudowany i konsekrowany w 1924 roku. Kościół z dwiema wieżami w tak zwanym stylu syryjskim. Wewnątrz bardzo piękny pomysł architektoniczny buduje nam wnętrze. Mianowicie, oczywiście w głównym ołtarzu przedstawiona jest scena przemienienia Jezusa, ale otaczają ją cztery inne sceny wyjęte z kart Ewangelii, które mają w zamyśle architekta ukazywać cztery inne przemienienia Jezusa. Pierwszym z nich jest narodzenie. To Jezus, Bóg, staje się człowiekiem. Drugim przemienieniem jest Eucharystia. Jezus przemienia chleb i wino w swoje ciało i krew. Czwartym przemienieniem jest ukazanie śmierci Chrystusa na krzyżu. I wreszcie piątym, zmartwychwstanie. To takie cztery największe przemiany dokonane w życiu Jezusa, które koncentrują się wokół tej głównej sceny przemienienia na górze Tabor. A scena ta przesycona jest symboliką. W tych zaledwie kilku wierszach w Ewangelii według świętego Łukasza znajdujemy kilka bardzo pięknych symboli. Spróbujmy pochylić się przez chwilę nad nimi i wydobyć ich przynajmniej pięć. Symbol pierwszy to symbol obłoku. Obłok wskazuje na Bożą obecność. Trzeba nam znowu pomyśleć o wędrówce Izraelitów przez pustynię, tym bardzo ważnym momencie ich historii, kiedy to w XIII wieku przed Chrystusem zostali wyprowadzeni przez Mojżesza z Egiptu i prowadzeni do ziemi obiecanej. To właśnie wtedy, jak czytamy w Księdze Wyjścia, Bóg, którego obecność wyrażała Arka Przymierza, Arka, w której zawierały się kamienne tablice dekalogu, Bóg w tej arce wędrował z Izraelitami wtedy, gdy obłok, który unosił się nad obozem, wyruszał. Wtedy Izraelici szli za tym obłokiem. Pan szedł przed nimi w słupie obłoku. Obłok więc jest symbolem obecności Boga. Ten obłok rzucał cień na Arkę Przymierza. I to jest niezwykle istotne, bo nawiązanie do tej sceny mamy właśnie w Ewangelii Łukasza już na samym początku, kiedy to archanioł Gabriel pojawia się przed młodziutką Maryją, zapowiada, że pod jej sercem zamieszka Jezus i na pytanie Maryi, jak to się stanie, archanioł Gabriel odpowiada: Duch Święty osłoni cię cieniem. Ocieni cię. Tak, należałoby właściwie przetłumaczyć to słowo. A skoro tak, to znaczy, że pod sercem Maryi będzie mieszkał Bóg. Jak obłok rzucał kiedyś cień na Arkę Przymierza, tak Duch Święty będzie rzucał cień na Maryję, w której zamieszka sam Bóg. Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Właśnie dlatego nazywamy Maryję Arką Przymierza. Również obłok, który pojawia się na górze przemienienia, wskazuje na potężną obecność Pana Boga. To symbol pierwszy. Symbol drugi to sam symbol góry. Góra w tradycji nie tylko judaistycznej, również w tradycji greckiej, również w tradycji rzymskiej. Góra bardzo często w wielu religiach kojarzona jest z miejscem objawienia się Boga. Bóg objawia się na górze. Popatrzmy, gdybyśmy sięgnęli do kart Starego Testamentu,
To właśnie na górze Moria Abraham ma składać w ofierze swojego syna Izaaka. Później druga ważna góra w historii Izraela to góra Syjon, przepraszam, Synaj, gdzie Pan Bóg daje dekalog narodowi wybranemu. A góra Syjon, o której wspomnieliśmy, to właśnie nic innego jak góra Moria, Jerozolima, to tam powstała świątynia jerozolimska i to było centralne miejsce religijności dawnego Izraela. Góry są ważne także w życiu Jezusa. Góra Błogosławieństw, gdzie wypowiedział tę najważniejszą moralną swoją mowę. Góra Przemienienia, o której dzisiaj mówimy. Dalej Golgota, czy Góra Oliwna, gdzie Jezus przygotowywał się do swojej śmierci, a później z tej góry odszedł również do nieba. Góry są więc miejscem wydarzeń zbawczych. W ten sposób umieszczając scenę przemienienia na górze, bo tam ona się rozegrała, chce nam powiedzieć ewangelista, tutaj rzeczywiście objawia się sam Bóg. Symbol trzeci to symbol bieli. Szaty Jezusa stało się lśniąco białe. Biel, znowu w wielu religiach, jest symbolem czystości i jest symbolem świętości. W tym wypadku ta czystość i świętość wskazuje nam bardzo konkretnie na blask Chrystusa zmartwychwstałego. Przez tą czystość, przez tę biel, Jezus zapowiada swoje zmartwychwstanie, zapowiada światło trzeciego dnia, światło poranka wielkanocnego. Jest wreszcie symbol czwarty. Tak właściwie to te dwie postacie, które również możemy odczytać w kluczu symbolicznym. Mojżesz i Eliasz. Mojżesz, wierzyli Izraelici, jest autorem pięcioksięgu, jest autorem prawa. Mojżesz więc symbolizuje całe prawo, wokół którego koncentrowała się codzienna religijność Izraela. Natomiast Eliasz jest tutaj przedstawicielem proroków. Symbolizuje wszystkich tych, którzy przez całe wieki zapowiadali przyjście Chrystusa. Pojawienie się więc Mojżesza i Eliasza na górze Tabor mówi nam tyle. Całe prawo i prorocy zapowiadali to najważniejsze, kulminacyjne wydarzenie w narodzie wybranym, w historii narodu wybranego, jakim będzie przyjście Mesjasza i dokonane przez niego odkupienie. A więc chodzi o samo wydarzenie Jezusa Chrystusa, o jego działalność, mękę, śmierć, zmartwychwstanie i wstąpienie do nieba. Kolejny bardzo ważny symbol w tej scenie to namioty. Piotr postanawia postawić trzy namioty. Bardzo wielu egzegetów jest skłonnych twierdzić, że przemienienie Jezusa dokonało się właśnie w kontekście święta namiotów. Święto namiotów, po hebrajsku zwane Sukkot, było bardzo ważne w historii dawnego Izraela. Również do dzisiaj Żydzi je praktykują, a to z tego względu, że odsyła ono do Paschy, do Eksodusu, czyli do wyjścia Izraelitów z Egiptu. Celebrowane jest 5 dni po najważniejszym święcie, po Jom Kippur, czyli po Dniu Pojednania. Celebrowane jest przez 7 dni, złączone jest także z dziękczynieniem za zbierane plony ziemi. Dokonuje się wtedy pięknego gestu kołysania na 4 strony świata bukietem zebranych płodów ziemi. Także w ostatnim, najbardziej uroczystym dniu dokonywało się w świątyni obrzędu czerpania wody. Woda, jak wiemy, jest symbolem radości, jest symbolem wskazującym na życie, na samego Boga. I wreszcie, tuż po zakończeniu święta Sukkot, czyli święta namiotów, tego 8 dnia pojawiło się w religijności Izraela jeszcze jedno bardzo ważne święto, zwane Simchat Torah, czyli święto radości Tory. Wtedy to Izraelici w pięknych procesjach obnoszą Torę, zwoje Pisma Świętego, radują się z tego, że otrzymali właśnie w czasie wyjścia z Egiptu od Boga słowo samego Boga. Mamy więc taki duży festiwal świąt, począwszy od Jom Kippur aż do Simchat Torah i w ten festiwal świąt żydowskich wpisuje się święto namiotów, a jest ono o tyle istotne, że ma przypomnieć wszystkim Izraelitom dwie prawdy. Po pierwsze,
że w tym najważniejszym dla historii narodu wybranego momencie, 40-letniej wędrówki przez pustynię, Izraelici mieszkali w namiotach. A po drugie, ma także nam przypomnieć to, że tu na ziemi jesteśmy tylko pielgrzymami. Nie mamy tu stałego miejsca. Żyjemy jakby w namiotach, bo nasza ojczyzna, jak powie później Żyd, święty Paweł, jest w niebie. Gdy więc myślimy o tych pięciu symbolach i zwrócimy uwagę na jedno bardzo ważne słowo, które pojawia się w narracji świętego Łukasza, wtedy te symbole układają nam się w jedną całość. Każdy z nich niemalże odsyła do jakiegoś wydarzenia związanego z wyjściem Izraelitów z Egiptu i wspomina święty Łukasz, że Jezus z Mojżeszem i Eliaszem rozmawiali o odejściu, którego on miał dokonać w Jerozolimie. I co niezwykle ciekawe, to słowo odejście zapisane w grece świętego Łukasza brzmi exodos, czyli exodus, czyli wyjście. Bardzo wyraźnie więc Łukasz odsyła nas tutaj do wyjścia Izraelitów, czyli do Paschy dawnego Izraela, sugerując w ten sposób, że scena przemienienia zapowiada Paschę Jezusa. Zapowiada Jego odejście, Jego wyjście przez śmierć, aż do Ojca, do nieba. I to Jego odejście, ten exodus Jezusa, otwiera drogę także dla naszego wyjścia, czyli dla naszej Paschy. Świadkami tej sceny są trzej apostołowie. Piotr, Jakub i Jan. I to nie przypadek, dlatego że w Ewangeliach ci trzej apostołowie są wybrani przez Jezusa na świadka trzech bardzo skrupulatnie dobranych scen. Pierwsza z nich to wskrzeszenie córki Jaira. 12-letnia dziewczynka leży martwa. Jezus bierze ze sobą Piotra, Jakuba i Jana. Na ich oczach przywraca dziecko do życia i daje im w ten sposób do zrozumienia. Popatrzcie, mam władzę nad śmiercią. Jestem Panem życia i śmierci. Druga scena to właśnie scena przemienienia. Znowu ci trzej uczniowie pojawiają się na górze Tabor, patrzą na Jezusa i widzą Go w chwale zmartwychwstania. Widzą, jak będzie wyglądał Jezus po zmartwychwstaniu. I wreszcie trzecia scena to ogród oliwny, kiedy to w Wielki Czwartek Piotr, Jakub i Jan są świadkami modlitwy Jezusa w ogrodzie oliwnym, jakby Jezus chciał im powiedzieć: popatrzcie, zaczyna się dziać to, co wam zapowiedziałem. Wiecie, że mam władzę nad śmiercią, bo wskrzesiłem na waszych oczach 12-letnią dziewczynkę. Wiecie, jak będę wyglądał po zmartwychwstaniu, a teraz rozpoczynają się te wydarzenia, które do zmartwychwstania doprowadzą. Te trzy wydarzenia w życiu Piotra, Jakuba i Jana miały ich przygotować na przyjęcie prawdy o zmartwychwstaniu Chrystusa. Oby dzisiejsza scena przemienienia Chrystusa na górze Tabor przygotowała nasze serca na świętowanie zmartwychwstania Pana.